A o kolejnych zamówieniach sprzętu dla wojska wicepremier Mariusz Błaszczak mówił w rozmowie z portalem Polska Times. Wskazał m.in. na Black Hawki. O planowane zakupy sprzętu dla wojska minister Mariusz Błaszczak został zapytany przez portal Polska Times. Przymierzamy się do kolejnego zamówienia Black Hawków, które są produkowane w PZL Mielec. To drugi producent śmigłowców, który ma fabrykę w Polsce. Przed nami zamówienie na kolejne polskie wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta. Ale zdajemy sobie też sprawę, że chcąc uzyskać wysoki stopień nasycenia wojska tego typu sprzętem, musimy oprzeć zamówienia również o naszych partnerów zagranicznych. Dlatego Polska zwróciła się z zapytaniem do Amerykanów o kolejne baterie Patriot. Oprócz tego prowadzone są rozmowy z Koreą Południową w zakresie potencjalnego pozyskania i wspólnego rozwoju wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Jest to o tyle istotne, że nasze zamówienie dotyczące wyrzutni rakietowych HIMARS musi uwzględniać moce produkcyjne amerykańskie przemysłu oraz potrzeby armii Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Czekam na odpowiedź i pytam o nią. W Stanach Zjednoczonych procedury są długie: najpierw Pentagon, potem Departament Stanu, potem Kongres. Oczywiście mam świadomość zdolności produkcyjnej i ta dostawa będzie rozłożona w czasie. Tu jednak, jak mówił wicepremier, wojna na Ukrainie pokazuje, że wyrzutnie Heimars odgrywają kluczową rolę. Są to rakiety o zasięgu do 300 km. Dlatego Polska złożyła zamówienie w maju na 500 sztuk. Wcześniej partię Heimarsów zamówiono w 2019 roku.